Druś. Witam cię serdecznie i powiedz proszę, jak ten pierwszy dzień? Gratuluję w ogóle. Czwarte miejsce. To nie tak do końca czwarte, bo tam jeszcze są jakieś ryby niezgłoszone, także myślę, że jeszcze to się zmieni na jakieś szóste może miejsce. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo ciężko to określić, ale mam informację, że tam jeszcze Finowie mają jakieś ryby niezaakceptowane, także to może ulec zmianie, ale generalnie jesteśmy, można powiedzieć, w czołówce, tak. Czołówka ścisła, a powiedz, jak się łowiło w ogóle? Czy to był dobry dzień, bo złowiliście komplet? Wiesz, to bardzo ciężko, przede wszystkim było masakrycznie wiecznie. Później no, mieliśmy deszcz w poziomie. Oprócz tego przy tak dużej fali rozładowały nam się akumulatory od kotwicy elektrycznej, od silnika elektrycznego, więc w pewnym momencie zostaliśmy jak bez ręki i musieliśmy użyć dyskot. Na szczęście z Google Fundy załadowałem do bakisty przed wyjazdem. No i zmieniło nam to trochę plany, bo wiesz, nie mogliśmy wpłynąć na pewne miejscówki, które mamy sobie tam gdzieś już zaznaczone i gdzieś tam już łowiliśmy na nich, dlatego że wiatr nam się nie układał i nas spychało praktycznie na dwa rzuty, a są overleje, które nam zakazują wpływać na pewne miejsca, więc musieliśmy zmienić taktykę. No i jakoś tak na szczęście fajnie poszło. Powiedz mi, czy tych ryb było więcej? Czy miałeś jakieś sytuacje takie, czy coś wam spadło, czy coś was zaskoczyło? Tak. Spadł taki znacznie większy szczupak. Ciężko określić, czy to był metrowy szczupak, czy 90, bo to wiesz, dopóki nie masz go na miarce, to nie wiesz, ale był dobrych rozmiarów. No spadł po prostu, bywa tak. Akurat wiesz, wyciągnęliśmy tego małego, tego 46, i Tomek oddał drugi rzut, dosyć taki po kancie. Ja w tym momencie chciałem rybę, a zasada jest taka, że jak się holuje rybę, to drugi odkłada wędkę i ten. No i jakoś tak. Nam po prostu nie zdążyliśmy. No. Ja go podholowałem, potem musiałem złapać za podbrak, go podebrać, bo taką rybę nie możemy podjąć ręką, w związku z tym chyba się wypiła przy samej burcie. No ale tak bywa, no, to jest tylko wędkarstwo. No tylko zawody, oczywiście. Dzisiaj chyba z uwagi na te warunki pływaliście na całym sektorze, a czy jutro rozumiem, że sektory będą już zgodnie z planem, tak jak miało być to pierwszego dnia? Jest to ciężko powiedzieć, dlatego że jutro pogoda tak naprawdę będzie mocniejszy. Tak wszystko wskazują prognozy, że ma być troszeczkę mocniejszy. Może opady deszczu będą mniejsze i nie wiem, czy organizatorzy zgodzą się na to, żeby po prostu puścić łódki, bo wiesz, no to ten drugi sektor to tak, ja myślę, że powoli to jest tak 40 km. Więc dla niektórych łódek, jeżeli przy takiej fali, to jest zbyt niebezpieczne. Więc myślę, że zostaną w poszerzonym sektorze Rapala. Ale to się wszystko okaże rano na briefingu kapitanów. A powiedz, jak atmosfera, jak w ogóle klimat na łodzi? No generalnie jesteśmy bardzo zbudowani, no bo wiesz, jakby nie było, wypadło nam jakby, no generalnie zaczynamy się w ogóle śmiać, bo my zawsze mamy w Holandii jakieś tam pecha. Czy jesteśmy te prywatni, czy na zawodach, zawsze coś nam tu Holandia spłata jakiegoś figla, więc tym razem nam się wyładowały te akumulatory i to wszystko nam rozwaliło cały jakby nasz ułożony plan, bo mieliśmy właśnie tak zacząć troszkę do koni, zrobić jakiś tam wynik, i później tego powoli budować. I tak go chcieliśmy zrobić, więc jakby tutaj trochę poszło z planem, natomiast wiele miejsc, które znamy, które mamy wypracowane, one dają efekty, no tylko przy tak szybkim dryfie na dryfkotwach to było jakieś 3 sekundy na miejscówce. I więc trzeba było te dryfy powtarzać tak w nieskończoność, a nigdy tak dokładnie nie wpłyniesz, więc no to nam troszkę to skomplikowało, ale generalnie atmosfera no, u nas jest rewelacyjna, zresztą jesteśmy zbudowani, zadowoleni z tego, nawet gdyby to było 6., 7. miejsce, no jest o co walczyć, mamy jeszcze go budować, tak? Powiedz Robert taką rzecz, bo to jest dosyć ważne. Wy płyniecie jako Team Dragon, flagi Dragona wszędzie. Tak. Jak to wygląda? Tak, ty reprezentujesz Crazy, a Tomek reprezentuje Dragona. Czy mógłbyś to wytłumaczyć wszystkim? Ja reprezentuję Crazy, bo jestem założycielem teamu Crazy Fisherman wraz z Kamilem i Mateuszem, natomiast jestem też członkiem Team Dragon, jak i Tomek. Więc tutaj z tego tytułu reprezentujemy tutaj Team Dragon, bo jesteśmy członkami Teamu Dragon. Generalnie Team Dragon nam tutaj, firma Dragon nam ułatwiła tutaj start, wyposażyła nas sprzęt, jak członków swojego teamu i dlatego tu startujemy to Team Dragon. Robert, ostatnie pytanie. Za chwilę zaczyna się mecz, już się zaczyna mecz, Polska-Portugalia. Rozumiem, że będziecie oglądać. Na powiedz, jaki wynik typujesz? Wiesz co, ja? No ja typuję 2-0 dla Polski, no ale to są, no... Inaczej, to jest moje marzenie, o tak powiem, bo typuję, wiesz, ja nie jestem aż tak, nie oglądam tak często piłki nożnej, natomiast
No, 2-0 będzie dobrze. Robert, oczywiście tu wszyscy trzymamy kciuki za Was, kibicujemy bardzo mocno. Staramy się na bieżąco przekazywać informacje, ja i Kamil, no i wiele innych profili tutaj facebookowych i nie tylko. Praktycznie na żywo śledząc to, co się dzieje u Was i w jakiś tam sposób tutaj również przeżywając te emocje, które Wam towarzyszą. Także od nas wszystkich przyjmij z Tomkiem i z całą ekipą, którą tam jesteście, życzenia no, samych sukcesów jutro, bo będziemy trzymać mocno kciuki. 6. miejsce, nawet gdyby to było 6. miejsce dzisiaj, no to jest cały czas walka o podium, po prostu walka o podium. Tak, myślę, że jeżeli nam wszystko pójdzie technicznie, bo w tej chwili ładujemy akumulatory w domu, bo tam, nie wiem, jaka jest przyczyna, kupiliśmy ładowarki, ładujemy, mamy taki mały warsztat w pokoju, jak zawsze zresztą w Holandii, to myślę, że powalczymy, spróbujemy, damy z siebie wszystko. Na pewno te emocje, które nam towarzyszą, też postaramy się opisać, to wrócimy, jakąś relację napisać z tych zawodów, dlatego że emocji jest wiele, wiesz, tutaj dzisiaj kajaki prawie się topiły, tutaj był dzisiaj tak naprawdę Armagedon na wodzie. Start, udech dzisiaj był po prostu coś niesamowitego, wszystkie odkrywka za winną stronę, wiesz, tutaj to była taka olbrzymia fala, że nawet sędziowie nie radzili sobie z ustawieniem udek i nagle dostaliśmy sygnał start, aut dwie przed nami odkrywka poprzek, więc musieliśmy ją ominąć i dopiero wystartować. Jak to było w poprzednim roku, tak jest i z tym. No, prześcigamy się z chłopakami z Rapali, z Finlandii i dzisiaj było tak samo. No, można powiedzieć, że prawie wygraliśmy. Okej, okay. Fala jest tylko 1,5 metra, ma 36 węzłów, także jest spora adrenalina. To trzeba tam gdzieś, wiesz, zobaczyć, bo tutaj Jarek z nami jest, towarzyszy nam, udaje nam się zrobić jakąś relację, także myślę, że nam się wszystko jest tu poukłada i skończymy te zawody. To przekazamy wszystkim, jak tutaj jest. Zresztą jest z nami tutaj Tomek Kurnik, jest wielu Polaków, z czego ja się bardzo cieszę. I odpowiedzą na pewno też, jak ciężko, jak potrafi uczyć pokory ta woda i jak dużo adrenaliny jest przy takich zawodach. Robert, trzymam kciuki, trzymamy wszyscy kciuki. Powodzenia, do usłyszenia w takim razie jutro, bo oczywiście pozwolę sobie do Was po południu zadzwonić, żebyśmy mogli omówić ten dzień drugi. Także do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Dobrego połowu jutro i, no i kompletury przede wszystkim.